Witam wszystkich. Mamy nadzieję, że jesteście zdrowi i gotowi na kolejny film na ATech. Dziś porozmawiamy o innowacji z rewolucyjnym potencjałem, ponieważ może ona zmienić grę w zakresie wykorzystania wodoru jako nośnika energii. A to dopiero początek. Od kilku lat wodór i jego zasoby znajdują się w centrum uwagi naukowców pracujących nad świętą transformacją energetyczną. Trzeba też powiedzieć, że ten bezwonny, bezbarwny i nietoksyczny gaz jest uważany za jednego z głównych kandydatów do zastąpienia paliw kopalnych, zwłaszcza w transporcie i przemyśle. Wodór jako niezwykle wszechstronny pierwiastek chemiczny może być rzeczywiście wykorzystywany do zasilania wielu różnych gałęzi przemysłu i sektorów energetycznych. Jednak dużym wyzwaniem był zawsze, do niedawna, problem i kwestia jego przechowywania. Trudność polega na oddzieleniu go od powszechnie występujących zanieczyszczeń i skutecznym zaabsorbowaniu w celu długotrwałego przechowywania. Tu właśnie wkracza praca naukowców z Uniwersytetu w Osace. Opracowali oni metodę wydajnego przechowywania wodoru nawet w obecności zanieczyszczeń, eliminując konieczność przeprowadzania kosztownych etapów oczyszczania. Nowa metoda produkcji, która pozwala uniknąć konieczności stosowania kosztownych etapów oczyszczania, może sprawić, że będzie to zielona energia przyszłości. Pytanie brzmi, dlaczego wodór jest tak obiecujący? Jak jest produkowany i przechowywany? Jakie są wyzwania, aby uczynić go bardziej konkurencyjnym i przyjaznym dla środowiska? I jak może stać się kluczowym graczem w transformacji energetycznej? Pytania, na które odpowiadamy w dalszej części filmu, więc zostańcie z nami. Odkryty w 1766 roku przez angielskiego chemika Henry'ego Cavendisha, wodór nie był wykorzystywany jako główne źródło energii aż do wieku później. Dopiero w 1807 roku inny chemik, Szwajcar Louis Jacques Thénard, odkrył metodę produkcji wodoru poprzez elektrolizę wody. Metoda ta polega na przesyłaniu prądu przez wodę, co powoduje oddzielenie atomów tlenu i wodoru. Metoda ta nadal jest uważana za jeden z najczystszych sposobów produkcji wodoru, ponieważ nie generuje szkodliwych emisji i nie wymaga rzadkich lub drogich surowców. Jest jednak również szczególnie energochłonna. Na przykład do wyprodukowania 1 kg wodoru metodą elektrolizy potrzeba około 40 do 50 kWh energii elektrycznej. Aby dać Państwu wyobrażenie o kosztach energii, odpowiada to używaniu przez miesiąc kilku dużych urządzeń elektronicznych, takich jak lodówka, kuchenka, klimatyzacja, pralka czy suszarka. To jest długa droga. Następnie odkryto inną metodę produkcji wodoru, tym razem z wykorzystaniem obfitych surowców, takich jak gaz ziemny czy woda. Metoda ta, zwana reformowaniem gazu lub reformowaniem wody, polega na reakcji tych elementów z parą wodną w wysokiej temperaturze w celu wytworzenia wodoru. Metoda ta jest uważana za bardziej ekonomiczną, ponieważ wykorzystuje obfite i niedrogie surowce. Jest jednak mniej czysta, ponieważ generuje emisję gazów cieplarnianych i uwalnia zanieczyszczenia. Ponadto metoda ta wymaga również dużej ilości energii do działania. Od tego czasu potencjał energetyczny wodoru wykorzystuje się w wielu różnych zastosowaniach, zwłaszcza w przemyśle chemicznym do produkcji amoniaku używanego jako nawóz do zasilania upraw. Jednak te zastosowania jak dotąd nie rozwiązały technicznych i ekonomicznych ograniczeń wodoru jako źródła energii. Oprócz tych wymienionych wcześniej w tym filmie, jedna z głównych trudności polega na problemach z przechowywaniem wodoru. Jako gaz w swoim naturalnym stanie musi być sprężony lub skroplony do przechowywania. Wymaga to poddania go bardzo wysokiemu ciśnieniu, co wymaga specjalnych, drogich i potencjalnie niebezpiecznych urządzeń. Ponadto sprężony wodór zajmuje dużo miejsca, co może powodować problemy w transporcie i przechowywaniu. Aby przechowywać go w postaci ciekłej, trzeba go również schłodzić do bardzo niskiej temperatury, co znów wymaga drogich i energochłonnych urządzeń chłodzących. Ponadto wodór nie występuje naturalnie na Ziemi i musi być produkowany z pierwotnych źródeł energii, na ogół w postaci energii elektrycznej, co ponownie zwiększa koszty produkcji. Złożoność i koszty produkcji sprawiły, że wykorzystanie wodoru do celów energetycznych na dużą skalę było przez te wszystkie lata nie do pomyślenia. Jednak ostatnie postępy w technologiach przechowywania wodoru oraz postępy w metodach produkcji wodoru z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, ponownie rozbudziły zainteresowanie jego wykorzystaniem jako zielonego źródła energii. Co więcej, wodór jest obecnie postrzegany jako jeden z najlepszych możliwych wektorów w transformacji energetycznej. Decydującą rolę odegrały tu prace i odkrycia naukowców z Uniwersytetu w Osace. Opracowali oni metody oczyszczania wodoru i przechowywania go w obecności zanieczyszczeń.
Zanieczyszczenia to zanieczyszczenia, które mieszają się z wodorem podczas jego produkcji, takie jak tlenek węgla, azot i metan, utrudniając lub uniemożliwiając jego wykorzystanie do zastosowań komercyjnych. Jak wyjaśnia Yoichi Hoshimoto w czasopiśmie Science Advances, nawet bardzo mało ilość jednego z tych zanieczyszczeń może zakłócić wchłanianie wodoru, powodując kosztowne i zanieczyszczające operacje oczyszczania. Aby konkretnie zobrazować problem, jedną z głównych metod produkcji wodoru stosowanych do tej pory było parowe reformowanie metanu. Metoda ta polega na reakcji pary wodnej w wysokiej temperaturze z gazem ziemnym w celu uzyskania surowego wodoru i dwutlenku węgla. Jednak ta metoda produkcji powoduje powstawanie zanieczyszczeń takich jak tlenki azotu i siarki, a także cząstki stałe, które muszą być usunięte, jeśli wodór ma być wykorzystany. W celu usunięcia tych zanieczyszczeń należy zastosować dodatkowe procesy, takie jak separacja membranowa lub adsorpcyjna, których działanie wymaga dodatkowej energii. Średnio produkcja wodoru tą metodą zużywa od 40 do 50% energii wyprodukowanej na etapy oczyszczania i sprężania. Japoński zespół badawczy znalazł wyjście z tego impasu dzięki nowatorskiej metodzie przechowywania. Metoda ta wykorzystuje trwałe, triallowe borany, syntezowane cząsteczki, które były w stanie skutecznie absorbować wodór nawet w obecności powszechnych zanieczyszczeń. Wydajność przechowywania jest po prostu zdumiewająca i wynosi ponad 99%. Metoda ta pozwoliła również na uwolnienie wodoru w prawie 100% czystości. Ta nowa metoda katalitycznego uwodorodnienia pozwala zatem na przechowywanie wodoru w wysokiej czystości, bez konieczności stosowania rozpuszczalników nawet w obecności zanieczyszczeń. Ma to istotne implikacje dla komercyjnej produkcji wodoru jako zrównoważonego i czystego źródła energii, ponieważ zmniejsza koszty i ryzyko związane z jego oczyszczaniem przed użyciem. Jest to zatem odkrycie o wielkiej wartości, ponieważ rozwiązuje długotrwałe problemy związane z ekstrakcją czystego wodoru z powszechnie występujących zanieczyszczeń gazowych. Ich odkrycie ma również znaczący wpływ na zielony wodór i jego potencjalne przyszłe zastosowania. Produkowany z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna lub wiatrowa, różni się od wodoru produkowanego z nieodnawialnych źródeł, takich jak paliwa kopalne. Wodór jest czysty i przyjazny dla środowiska, nie wytwarza gazów cieplarnianych, gdy jest używany jako źródło energii. Może być również łatwo przechowywany i transportowany, co czyni go idealnym wyborem dla produkcji energii na dużą skalę. W transporcie ekologiczny wodór mógłby być wykorzystywany do zasilania pojazdów takich jak samochody, autobusy i ciężarówki. Mógłby być również wykorzystywany do zasilania odrzutowców, nad którymi również trwają prace. W przemyśle ten cudowny pierwiastek mógłby zrewolucjonizować produkcję metali i cementów, a nawet być wykorzystywany do zasilania elektrowni wodorowych. Wreszcie zielony wodór mógłby być wykorzystywany w sektorze energetycznym do przechowywania nadmiaru energii z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa. Pozwoliłoby to na utrzymanie stabilnych dostaw energii, gdy odnawialne źródła nie są dostępne, czyli na przykład gdy nie świeci słońce lub też nie wieje wiatr. Biorąc pod uwagę tę obietnicę, łatwo zrozumieć, dlaczego rządy i firmy na całym świecie inwestują obecnie w projekty pilotażowe i wdrożenia na dużą skalę, aby wykazać ekonomiczną i techniczną wykonalność wykorzystania wodoru jako źródła energii. A jakie jest Twoje zdanie? Czy myślisz, że możemy nadal pracować z wodorem i stworzyć z niego zielone źródło energii, które pozwoli nam i naszej planecie przeżyć jeszcze duże lata? I czy filmy tego typu poszerzają Twoją wiedzę z zakresu bioekologii? Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Swoją drogą, bardzo chciałbym Ci podziękować za oglądanie moich filmów. Bardzo doceniam wszystkie łapki w górę oraz zostawione subskrypcje. Bardzo zachęca to do dalszej pracy nad kanałem oraz nad tworzeniem nowych treści skierowanych specjalnie dla Ciebie. Daj znać w komentarzu, o czym chciałbyś się dowiedzieć kolejnym razem. Czy podobał Ci się nasz temat dnia? Jeśli tak, daj nam lajka w górę, aby polubić to wideo. A żeby cieszyć się innymi ciekawymi treściami, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek powiadomień, aby być wśród pierwszych, którzy je odkryją. A przede wszystkim zostaw nam sugestie dotyczące kolejnych tematów. I do zobaczenia wkrótce na ATech.